Policja. Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj witam was w pierwszym odcinku serii Back to School. I dzisiaj jestem z Olą. Hej. Z kanału Zylcia. Macie link w opisie do jej kanału, koniecznie wpadajcie. I dzisiaj mamy dla was coś versus coś, co wolisz. Takie właśnie z serii Back to School. Także jeśli filmik wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapki w górę, subskrybujcie na dole ten czerwony przycisk, a my już was zapraszamy do oglądania. Fizyka versus chemia. Chemia, ja nie lubię i tego, ale chyba bardziej wolę chemię niż fizykę. Tak, bo fizyka jest bardziej do matmy podobna. Tak. Plecak versus torebka. Plecak, bo jest wygodniejszy. Tak. Ja mam, że ja nigdy nie miałam torebki w szkole. Ja miałam, ale nigdy. Jest niewygodne, serio. Angielski versus niemiecki. Angielski. Nienawidzę niemieckiego, to jest po prostu najgorszy. Ja lubię niemiecki, ale nie jest moim ulubionym przedmiotem. Mogę nawet chińskiego się nauczyć, byleby nie mieć niemieckiego. Długopis czy pióro? Długopis. Duży plecak czy mały plecak? Oj, zależy. Zależy, jaki jest też dzień i ile rzeczy potrzeba do szkoły, więc to różnie. Tak. Dawaj. Długopis zmazywalny czy niezmazywalny? Niezmazywalny. Te zmazywalne takie są... Kiedyś je uwielbiałam, serio. Tak, i no, każdy sobie je kupował. Każdy miał z pilota. Każdy kolor miał. Tak. Cienkopis czy zakreślacz? Zakreślacz. Zakreślacz, tak. Tak. Grubszy. Kupować rzeczy do szkoły w Empiku versus kupować w sklepach typu Tesco. Chyba w typu Tesco, bo w Empiku tak. są zawsze takie drogie. Ja typu właśnie zawsze w Auchan kupuję. Chyba, że... takie tak. właśnie sklepy. Auchan, bo w Empiku jest wszystko takie droższe. Tak mi się no, ale w Empiku są zawsze te takie serie i są te takie no, plastikowe takie piórniki. I tak. mam chyba dwa z tej serii. Pamiętam, że chyba ostatnio kiedyś była taka jakaś... seria syrenkowa i lamowa tak, i były lamy. Tak, 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 takie były serie. Długopisy czarne versus długopisy niebieskie. Czarne. Zależy, bo ja mam raz mód na czarne, raz na niebieskie, więc ale, ja zawsze ale chyba czarne. Ja wolę chyba czarne, tak. no. Biologia versus matma. Biologia. Nienawidzę matmy. Też nie lubię. Matematyka versus fizyka? Matematyka. O Jezus, najgorsze pytanie tak, ever. Bo fizyka. Ja nie lubię i tego, ale jakbym miała już serię wybierać, fizyka. To matematyka. Ja fizyka, zdecydowanie ja matematyka, fizyka. Bo fizyki nienawidzę, ja po prostu... Nie przytrafię ja tego, też nienawidzę, nigdy. Ale matmy tym bardziej. Długopis versus ołówek. Długopis. Web versus matma. To też jest najgorsze pytanie, jakie może istnieć, bo ja zawsze znajdę wymówkę, żeby nie ćwiczyć na WF-ie, ale jak już to chyba WF. Dla mnie WF. Tak. Okładki zeszytów we wzory, czy raczej jednolite, coś typu Oxford? Zależy. Ja raz w życiu miałam Oxford takie. Rok temu. Tak. Ja miałam Oxford tylko do kilku zeszytów, są przedmiotów. Są drogie. Tak, są drogie, no. ale chyba lubię też takie ze wzorkami, bo też są ciekawe. Tak. Ale nie takie... lubię takich przesadzonych. Takie tak. z jednym wzorkiem, dwoma są takie fajne. Dokładnie. Język polski czy języki obce? Języki obce. Powiem wam szczerze, że jeszcze w podstawówce wolałabym chyba polski, ale... Jeśli mam wybierać między polskim a angielskim, to angielski, a teraz przez to, że jest tak dużo tej literatury, to angielski. Dla mnie chyba obcy. Tak. No, wolę tak. się języków obcych uczyć. Polski czy matematyka? Polski. Polski. Tak, ja lubię w sumie polski. Polski nie jest na wszystko lepsze niż matma. Tak. Zeszyt z twardej okładce czy miękkiej? Miękkiej. Miękkiej są takie czarny, wygodniejsze. W czarnej, jakie czarny? W twardej są takie ciężkie. No, ale też te miękkie są takie wygodniejsze w sumie też w użyciu, tak. nie? Zeszyt w kratkę czy linię? No kurczę, to zależy też jaki przedmiot, ja nie? kiedyś wzięłam do chemii w linię i moja pani się ze mnie śmiała, czemu mam do chemii w linię. Ale chyba w kratkę. W kratkę. Takie tak. bardziej przydatne tak. są. Zeszyt A5 versus A4. A4. Ja chyba wolę bo te duże. No A4, tak. A4 to są te zwykłe, nie? Chyba. Te duże takie, A4 to są jak blok. Aha, no to A5. Teraz jak szłam do pierwszej technikum, to wolałam takie duże, bo tam się więcej zmieściło, więc tak. Duże. Ja teraz dopiero idę do liceum i w sumie powiem wam, że ja planuję kupić takie większe, ale też nie jest pewna. Planuję kupić takie miejsce z prażynami, więc nie wiem, czy będą to... Lekcje online czy normalne lekcje? Online. Zależy. Chyba. To i to ma plusy. I tam będzie policja. Wycieczki jednodniowe czy kilkudniowe? Kilkudniowe. Kilku. Geografia versus biologia? Geografia. Ja uwielbiam geografię. To jest jeden z moich ulubionych przedmiotów, tak. dlatego geografia. Matematyka versus historia. 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 Tak. Zresztą nie lubię historii, ale bardziej wolę to niż matmę. Polski versus chemia? Polski. Polski. Liceum versus podstawówka? Liceum. Mimo, ja jeszcze nie byłam w liceum, ja dopiero idę teraz do liceum, więc wiecie... No, ale nie... mimo, że w liceum nie byłam, to totalna różnica. Ja dopiero skończyłam podstawówkę, więc wiecie, ja jeszcze nie wiem, jak to jest.
przedmioty humanistyczne versus ścisłe. Humanistyczne. Są lepsze. Tak. Wolisz odpowiedzi ustne czy kartkówki pisemne? Pisemne, bo mogę się bardziej skupić na tych ustnych, to muszę szybko odpowiedzieć. Stresujesz się. Tak. A na tych pisemnych to jeszcze mogę sobie powtórzyć, mogę wrócić do tego pytania, a na ustnych muszę odpowiedzieć w kilka sekund. Tak. Więc to jest po prostu gorsze. Długopisy żelowe versus ścieralne. Żelowe. Żelowe. Egzaminy czy matura? Nie miałam jeszcze matury, więc ja nie wiem. Tak. Ja ale też wydaje nie mi się, że. Egzaminy są jakby takie. Na pewno łatwiejsze są, łatwiejsze. No wiadomo. Bo to jest jednak, robi to ósma klasa, a maturę robi, wiecie, już po liceum, więc to już bardziej ważniejsze, bo egzaminy będą łatwiejsze. No bo jakby do szkoły średniej musisz gdzieś iść. No tak. Biologia versus WOS. Kurczę, to jest mega trudne. Chyba WOS, bo ja wolę ścisłe, humanistyczne. WOS jest fajne, ale nie tam, gdzie tematy polityczne. Tylko bardziej WOS. Tak. Kupować buty do szkoły czy plecaki? Ja butów nie kupuję specjalnie do szkoły, nigdy. Plecaki. Nie mam butów przeznaczonych do szkoły w ogóle. Bo my tam jakby, bo niektórzy zmieniają szkołę. Ja na przykład nie zmieniam, po prostu idę w tych, których idę. Tak, dokładnie. Tak mam. Wypracowania versus prezentacje. Wypracowania. Ja lubię bardzo pisać, naprawdę. Ja też, jak na przykład rozprawkę. Tak, uwielbiam pisać rozprawki. Opowiadania tak troszkę mniej, ale też lubię. Tak. Nauczyciele pyta cię niespodziewanie czy niezapowiedziane kartkówka? Kartkówka. Kartkówka niezapowiedziana. Bo to tak pytanie samo. To było takie stresuje wtedy, się. Że ustne i pisemne, no to wiadomo, że chyba to niezapowiedziana kartkówka. Wolisz zakończenie czy rozpoczęcie roku? Jakby to ma i tak, bo ja lubię ten okres zakończenia, ale lubię też ten jakby okres rozpoczęcia, czyli back to school, uwielbiam tak, to. Tak. Więc ja bym tutaj dała to i to, bo ja naprawdę lubię i to, i to. Ale nie lubię tego czasu w szkole. Dokładnie. Korektor w taśmie versus korektor w płynie. W taśmie. Taśmie, bo szybciej wysycha. Tak, kiedyś wolałam w płynie, ale w taśmie. No, jest wygodniejszy też. Więc mieć dwa razy w łeb, czy mieć dwa razy matematykę? W łeb, bo w łeb zazwyczaj się ma dwa razy, dwa, trzy, coś tak, takiego. Tak, ja na przykład miałam raz, nie, miałam dwa razy. No, ale to chyba lepsze jest właśnie, w łeb dwa razy niż się męczyć na matmie. Chodzić do szkoły normalnie versus chodzić do szkoły co dwa dni. Wiadomo, że co dwa dni. Co dwa dni byłoby lepsze. I sobie to jest dobry pomysł, jakby tak, tak zrobili. No i wtedy nie moglibyśmy chodzić na przykład w sobotę. No, tak. Mały piórnik czy duży piórnik? Duży, bo mi się nigdy nie mieści za małego, no. Właśnie mi też, ale ja też zajmuje dużo miejsca w plecaku. No tak, ale duży to są te takie rozkładane? No to nie. No chyba tak. No to małe, no to, to ja wolę te takie malutkie, ale jeśli chodzi o te rozkładane, to ich nie lubię. Po prostu lubię takie duże, takie... Jakieś tam zakreślacze, długopisy? Tak, właśnie, bo jak mam takie malutkie, tam się mieści kilka długopisów, to jest strasznie to. Wolisz słuchać na lekcji i potem wszystko wiedzieć, czy nie słuchać? Słuchać chyba na słuchać, lekcji, łatwiej jest. Ale ja wolę się uczyć na pamięć wszystkiego, więc ja zazwyczaj na lekcji sobie coś tam koloruję. Także to by było na tyle w tym filmiku. Mamy nadzieję, że Wam się spodobał. Wpadajcie koniecznie do Oli na kanał. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie na dole ten czerwony przycisk. I widzimy się w kolejnym filmiku z serii Back to School. Także do zobaczenia i pa pa. Pa, pa.